Laudetur. Proszę Państwa, uroki ojcostwa, uroki rodzicielstwa, kiedy jest się po 50 i ma się już dorosłe dzieci. Moja super fajna przyjaciółka, była szkolna miłość, powiedziała kiedyś, bo wiesz Maciek, kiedy wracaliśmy z jakiegoś spotkania klasowego, bo wiesz Maciek, 50 to nowa 20. Ja się chcę teraz pobawić, ja chcę troszkę poszaleć teraz. I to święta prawda. Dzieci znowu są fajne. Mówię o własnych doświadczeniach tutaj. Dzieci były bardzo fajne, kiedy były malutkie. No wtedy były nieautonomiczne, były jakimś naszym przedłużeniem. Chodziło się na place zabaw, czytało się książki, łaziło się z synkiem czy z córeczką za rączkę na spacery, uczyło się długich spacerów. Potem niestety dzieci odpłynęły. Tak, tak, wiem co to znaczy bunt nastolatka, nastolatek siedzący w pokoju, zamykający się na całe dni ze smartfonem, nie wiem, wstydzący się swoich rodziców, nie chcący nigdzie wyjść, spędzać wspólnie czasu. Drażnił ten bunt, kiedy był materialistyczny, kiedy chodziło w nim o nową superkomórkę, nowe super ubranie, a jednak nie o czytanie Gombrowicza czy Witkacego. A teraz nagle okazuje się, że mój syn czy córka, jedna ma 20 kilka lat, drugie za chwilę skończy 18, przy szafie z książkami wyciąga, a to Jose, a to czyta całość Grzesiuka, a to Bułhakowa. Nagle okazuje się, że czytamy to samo. Nagle syn czy córka, którym uporczywie tłukłem w głowę nie Justin Bieber, nie jakiś tandetny hip-hop, nagle słucha Pink Floyd, nagle słucha Queen, nagle słucha tego, co ich tata, proszę Państwa, więc jednak nie tylko kur wiedział lepiej, tata też wiedział lepiej. To daje wielką satysfakcję. Ogromna satysfakcja. Nagle możemy rozmawiać całe godziny o polityce, o literaturze, o sztuce, o świecie. Rewelacja. Nagle córka zakochuje się w rowerze, chce ze mną jeździć co tydzień na długie wycieczki. Syn festiwal mozartowski, a więc siedzimy razem w kościele Świętego Krzyża, słuchając rekwiem, słuchając wielkiej mszy, a syn jest zadowolony. Znaleźliśmy wspólną płaszczyznę porozumienia. A więc dzieci są fajne, jako małe dzieci. I kiedy dorosną, mamy ten okres buntu, wycofania, oddania i on jest dzieciom konieczny. Był konieczny naszemu pokoleniu. Ja bym powiedział, że bunt naszego pokolenia był może mądrzejszy. Nie wiem, ja też się obracam w określonych sferach, wśród określonych ludzi, więc nie mogę do końca generalizować, że niestety dzisiejsze pokolenie znacznie mniej się buntuje i mniej ten bunt jest efektywny intelektualnie, ale oczywiście mogę się mylić. Tu absolutnie patrzę jednak na bunt z zewnątrz. Pamiętam swój bunt, nie zawsze mogę rozumieć bunt swoich dzieci, ale on jest konieczny. Nawet jeśli nas rodziców doprowadza do białej, białej gorączki, jest konieczny, żeby ten nastolatek przeciął pępowinę, wyrósł, stał się autonomiczny. A potem, jak widać, jest w stanie odwdzięczyć się fantastycznym, dorosłym, już młodym, ale dorosłym dzieckiem, z którym mamy często rewelacyjny kontakt. Wychodzimy rowery, spacery, Mozart, zagranica, Orla Perć. Ramen, proszę Państwa.